wydarzeń Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa. Od wtorku w Koszalinie trwa 39. edycja Festiwalu Młodzi i Film, a ze mną człowiek wyjątkowy z wielu powodów. Po pierwsze, debiutuje w roli jurora, który ocenia filmy pełnometrażowe, a po drugie to scenarzysta takich filmów jak Boże Ciało i Sala Samobójców Hejter. Ze mną w studiu Mateusz Pacewicz. Dzień dobry. Bardzo mi miło. Dzień dobry Państwu. Jesteśmy na półmetku festiwalu. Wiem, że za bardzo jurorów nie można ciągnąć za język, ale skoro to twój debiut w roli jurora, to jakie są te pierwsze wrażenia? Inaczej sobie je wyobrażałeś, jurorowanie na festiwalu? Przede wszystkim jestem strasznie zadowolony, że mogę w ogóle w tej roli wystąpić, bo myślę, że to jest ogromny zaszczyt, ale też taka specyficzna odpowiedzialność, ocenianie filmów. Sztuka jest czymś bardzo subiektywnym i trudnym do poddania takiej jednoznacznej ocenie i takim jakimś porównawczym analizom, bo bardzo ważne jest to, jak te filmy po prostu na nas działają. Jest to dla mnie na pewno w tym sensie zaskakujące, że wyobrażałem sobie, znając mój charakter, że będę bardzo taki wybredny, bo tak zazwyczaj mam z filmami, że też ze swoją pracą, że jestem wiecznie niezadowolony i bardzo tak perfekcjonistyczny i to nie jest, jestem w tym sprawiedliwy, no bo tak samo do swoich rzeczy podchodzę, że zawsze jeszcze szukam czegoś, co można byłoby zrobić znacznie lepiej. Natomiast jest w tym sensie na odwrót, że bardzo często pojawiają się, padają takie słowa, w ogóle nie tylko z moich ust, ale też z ust innych członkiń i członków jury znakomitych, bo to jest Ewa Puszczyńska jako przewodnicząca i naprawdę no, niesamowite grono. Często padają takie słowa, że no właśnie dużo wybaczalnych błędów i wspaniały pomysł. Na przykład wspaniały, nie do końca udany film. I to też jest taka w ogóle fajna perspektywa. Wyrozumiałe w tym Wydaje roku. Mi się, że jest taka wyrozumiałość, która też po prostu wynika z, no, u mnie to wynika też z młodego wieku, też z, jakoś tam z braku edukacji filmowej i z takiego czegoś, co czasami można nazwać jakimś syndromem impostora, czyli takim przekonaniem, że wcale nie mam tych lat edukacji i tak dalej, więc ja też chyba łatwo mi jest przyjąć taką perspektywę twórców i zobaczyć ich intencje obok tego ostatecznego efektu. Natomiast wydaje mi się, że to też nie przypadkiem właśnie takie jury w taki sposób te filmy ocenia na festiwalu debiutów, bo debiut jest takim zjawiskiem, myślę, specyficznym z definicji, bo jest takim no, pierwszym głosem, tak, pierwszą próbą zabrania głosu i on nawet czasami może lepiej, żeby nie był jeszcze perfekcyjny. Bo co potem? Bo co potem, tylko żeby był jakimś punktem wyjścia do dalszej eksploracji. To w takim razie młode polskie kino jest w tej chwili w dobrym miejscu albo zmierza w dobrym, we właściwym kierunku? Wydaje mi się, że zdecydowanie i takim kryterium, które dla mnie jest najważniejsze przy ocenie kina jako całości, to nie jest to taka ilość, nie wiem, wybitnych dzieł, tylko różnorodność udanych filmów. I wydaje mi się, że to jest, i też w tym konkursie to widać, ale widać to w ogóle szerzej obecnie, jak się spojrzy na polskie kino, że mimo oczywiście różnych wad systemu, finansowania i można by się rozwodzić nad problemami polskiego kina i nad zasadzie też uzależnieniem całkowitym twórców od tych instytucji państwowych, które oczywiście są super, bo dają pieniądze, ale z drugiej strony mają gdzieś tam monopol na produkcję, co niekoniecznie jest też dobre dla właśnie dla twórców, na przykład niezależnych, tak, którzy mogą gdzieś zostać przemieleni przez tak, tą maszynę instytucjonalną, a w Stanach, stracić swoją niezależność. Tak, czy w Europie mogliby mnie znaleźć jakiegoś jednego szalonego producenta, tak, który jest gotów zainwestować każde pieniądze w ich szaloną wizję. Więc myślę, że są problemy oczywiście, ale widać to w polskim kinie, że jest dużo spełnionych filmów bardzo różnego rodzaju. I to jest coś nowego, bo wydaje mi się, że kiedyś mieliśmy generalnie raczej nieudane filmy i perełki. A teraz jest bardzo dużo na przykład bardzo udanych filmów, powiedziałbym takiego środka, nie w sensie kina środka, ale tak, nie w sensie negatywnym, tylko w sensie takim, że czyli jest to coś, kino, co może się szerokiej grupie spodobać. No ale to Szekspir też tworzył sztukę środka, oczywiście, więc to wcale nie musi oznaczać, że to nie są
Coś, wielkie co odniesie dzieła. Komercyjny sukces, tak. Też może być dobre dokładnie, i artystycznie. Dokładnie. I to oczywiście jest w jakimś tam sensie trudniejsze niż zrobić kino na przykład bardzo formalne, które podbije festiwale, ale no gdzieś nie dotrze do serca, milionów tak, takich widzów z mniejszych miejscowości i tak dalej. Ale widzę właśnie, że i to mnie chyba w jakimś tam sensie najbardziej cieszy, bo wydaje mi się, że to jest taka szansa na takie kino otwarte na też widza z różnych grup społecznych. To teraz przejdźmy do twojej pracy, czyli między innymi właśnie pisania scenariuszy. Jak wyglądała ta ścieżka od pomysłu Bożego Ciała do już konkretnej współpracy z reżyserem Janem Komasą? To była bardzo długa i bardzo kręta ścieżka. Zaczęła się od inspiracji prawdziwą historią, którą sam opisałem w swoim reportażu. Czyli jesteś Kamil, dziennikarzem, czy byłeś dziennikarzem? To aż takich słów bym nie użył, ale na pewno w tej roli gdzieś tam wtedy wystąpiłem. No i to była taka praca, w której ja stopniowo dorzucałem kolejne inspiracje. Była też inna prawdziwa historia opisana przez Wojciecha Tochmana w reportażach Bóg zapłać w tym gorejącym krzewie i jeszcze drugim, którego tytułu nie pamiętam. Bracia i siostry to się chyba nazywało. I to były reportaże z kolei o wypadku autobusu, w którym zginęła właśnie grupa dzieci jadących na pielgrzymkę i później o takim konflikcie w ogóle w środowisku tak, w małej społeczności tak. Pod Białymstokiem, taki bardzo silny, taki konflikt trochę Antygony, bo tam były kobiety, które nie mogły pochować właśnie swoich mężów, więc no gdzieś to były takie iskry z rzeczywistości, które ja w takim wieloletnim wysiłku, pracując nad tymi kolejnymi setkami wersji, których było za dużo, szczerze mówiąc, też uważam, bo trochę byłem o krok od już porzucenia tego w ciągu tych wielu lat. To kiedy zacząłeś pisać scenariusz? Wiesz co, na dobrą sprawę można by powiedzieć, że pracowałem ogólnie nad scenariuszem 9 lat. Natomiast nad tą wersją, która powiedzmy gdzieś trafiła do produkcji, no to już takie ostatnie półtora roku, dwa lata. I to już był też ten etap, na którym gdzieś ten film ja zacząłem prowadzić w kierunku, który wyznaczyło pojawienie się moich współpracowników, bo to tak często jest. Myślę, że wiele lat jest się z jakąś historią czy z jakimś pomysłem, który się przetwarza właśnie samemu, a później jest ten taki cudowny dla mnie etap, kiedy nagle mogę po prostu w jakimś sensie, trzymając kontrolę, bo jestem control freakiem, ale też trochę odpuścić tę kontrolę i pozwolić innym pociągnąć to w takich kierunkach, które ich ciekawiły. I to był przede wszystkim producent kreatywny Krzysztof Rak, który mi bardzo pomógł. Producenci Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham. No i mój wielki przyjaciel Janek Komasa na pewno w wielkim stopniu też. No cały zespół w ogóle, bo też aktorzy, Bartek Bielenia i tak dalej. Tak naprawdę każdy w jakimś sensie też, scenariusz w takim dużym stopniu, już na końcu, tak, ale wpływał ogólnie na moje decyzje scenariuszowe, które ja podejmowałem po to, żeby gdzieś spotkać się z nimi. I ale ty mi się, byłeś zainspirowany przez kogoś? Ktoś ci podpowiedział? Scenariuszowo, słuchaj, wiesz co, to największą dla mnie taką, wydaje mi się tutaj po prostu inspiracją w sensie człowieka, który mi pomógł, był Krzysztof Rak. Tylko no, ja to do niego też trafiłem już dosyć późno, bo po jakichś 5 latach. On natomiast mnie otoczył taką faktycznie fajną, ojcowską jakąś troską i opieką. I to, co było super, myślę, w tej relacji było niesamowicie rzadkie, to, że jego intencje były bardzo czyste, co się w filmie tak często nie zdarza. No bo on figuruje jako producent kreatywny, ale umówmy się, jego rola nie była tak wyeksponowana jak moja, czy Bartka, czy Janka, czy producentów. Bo właśnie chodzi mi o to, czy w którym momencie życia pomyślałeś sobie, jest dobry temat, to ja teraz zabiorę się za pisanie scenariusza. Sam powiedziałeś, tej formalnej edukacji jako nie takiej otrzymałem. Nie masz. Nie, natomiast jest tak, że kiedyś w przeszłości też zdarzyło mi się czytać książki o pisaniu scenariuszy, jeszcze zanim w ogóle podjąłem pracę czy nad Bożym Ciałem, czy nad Hejterem i tak naprawdę gdzieś taki ogólny background i zainteresowanie w ogóle scenopisarstwem i filmem było u mnie zawsze bardzo silne. Ja do dzisiaj, szczerze mówiąc, nie używam oczywiście tej definicji scenarzysta, no bo ona jest porządkuje i ułatwia też w pracy, natomiast ja pracuję też równolegle jako reżyser, jako producent kreatywny, tak, i w Polsce, i w Stanach nad różnymi projektami, więc tak staram się też w tym momencie trochę wykorzystać to, że właśnie już te dwa filmy zrobiłem w tej jednej roli i też się porozglądać zobaczyć właśnie, jak to też jest w tych innych rolach. Natomiast tak, no,
z Jankiem to było bardzo silne spotkanie, które od razu też się dało mi taką bardzo dużą inspirację do pracy nad dwoma filmami, bo też zacząłem równolegle pisać wraz z Bożym Ciałem Salę Samobójców Hejtera. Też dla Janka. Więc skoro zrobiłeś właśnie z Janem Komasą dwa filmy, to czy uważasz, że z duetem reżyser-scenarzysta też jest tak, jak często jest z duetem reżyser-operator? Na przykład Małgorzata Szumowska, Michał Englert, czy Władysław Pasikowski, Paweł Edelman. Czy ty też widzisz, że jak już dobrze się z kimś pracuje, to potem chcesz z tym reżyserem kontynuować, robić kolejne filmy? Na pewno, co do zasady tak. No, z Jankiem teraz pracujemy na przykład nad serialem amerykańskim dla amerykańskiego HBO, takim bardzo luźno zainspirowanym hejterem właśnie i to jest super rzecz. Natomiast my tam nie pracujemy... Czyli trzeci projekt wspólny. Tak, natomiast nie pracujemy tam na razie, to nie jest tak zdefiniowane jednoznacznie, w jakich rolach tam będziemy. Na pewno będziemy w roli producentów tego serialu, co to nie rozwodząc się nad tym za dużo, ale to myślę, że też jest ważne, żeby to powiedzieć, że tak naprawdę rola producenta w kontekście serialu jest w sensie twórczym dużo bardziej, dużo większą odpowiedzialnością i dużo taką, powiedzmy, większą rolą niż rola reżysera czy scenarzysty, bo reżyserzy czy reżyserki, scenarzyści, scenarzystki są dobierani już kiedy powstaje koncepcja całego serialu i za to odpowiadają właśnie taki trzon producentów kreatywnych, więc w tym sensie... A wy jesteście na samej górze tej piramidy i odpowiadacie za wszystko. Tak, no zobaczymy, bo też COVID, wiadomo, to wszystko tak nagle stanęło i też nie chcę wcale zapeszać i jestem też na tyle zadowolony z tego miejsca, w którym jestem, myślę, zawodowo, że nie mam jakichś takich ogromnych nadziei ale na to. Ale byłoby to coś naprawdę nowego bardzo, zupełnie. Tak, byłoby to fajne i więc no, z Jankiem pracujemy nad tym. Janek też jest producentem kreatywnym moich filmów reżyserskich, nad którymi ja teraz pracuję. Przede wszystkim filmu Team Building, który... Budowanie zespołu. Tak, który właśnie teraz rozwijam no i jest on w takiej preprodukcji, która... Jak wiele projektów, które wymagają dużych scen zbiorowych i tak dalej, no troszkę stanęła w miejscu, w tym sensie, że w tym roku raczej się te zdjęcia nie odbędą. Co jest naprawdę ale w porządku. Co się odwlecze, to nie uciecze, także trzymamy kciuki. I na sam koniec muszę powiedzieć krótko o tym, że jesteś jednym z najmłodszych scenarzystów w Amerykańskiej Akademii Filmowej. Co oznacza dla tych widzów, którzy nie wiedzą, że Mateusz Pacewicz będzie decydował o tym, kto otrzyma Oscara w następnym roku, jeszcze kolejnym i za wiele, wiele lat. No to jest ogromna chyba nobilitacja. Ja nie wyobrażam sobie dwudziestokilkulatka, który już ma swój głos, jeżeli chodzi o dobór filmów oscarowych. Tak. No, jakaś taka właśnie też dla mnie to był taki moment trochę jakiegoś odrealnienia. Początkowo ta informacja dotarła do mnie przez Facebooka, ale w ten sposób, że ktoś mnie oznaczył w poście i ja nie zrozumiałem wyjściowo, co się wydarzyło i jakby dopiero wchodząc w ten artykuł myślałem, że ktoś mi dziękuje ogólnie za... Znaczy w sensie nie umiałem... Tak. Mózg nie nadążał za rzeczywistością przez chwilę, bo to bardzo duża i niesamowita nobilitacja. Szczerze mówiąc, ja jestem oczywiście kinomanem, ale jestem konserwatystą, jak chodzi o gust i mam swoje ukochane 10 filmów bardzo różnych, bo tam jest od Bergmana po Mulan. A jest jakiś polski film wśród nich? Tak, tak. Jest Rękopis znaleziony w Saragosie, który jest takim moim jakimś po prostu z jakiegoś powodu. Ja widzę wszystkie jego wady, ale właśnie kocham ten film za te wady i uwielbiam go całym sercem. Go oglądam chyba najczęściej ze wszystkich filmów, które powstały. Ale więc w jakimś tam sensie to przede wszystkim też będzie dla mnie pewne wyzwanie, żeby faktycznie, myślę, że zwłaszcza w pierwszych latach będę bardzo tak rzetelnie i sumiennie podchodził do tych obowiązków, więc no, żeby obejrzeć te wszystkie filmy. Natomiast myślę, że w tym roku to jest wyjątkowo fajna okoliczność, no bo będę mógł je obejrzeć nie wychodząc z domu, a nie wiadomo wcale, jak to będzie z dystrybucją kinową. Czy one nie będą poprzez różne platformy trafiały, ale z różnymi wtedy datami. No, w tym sensie to myślę, że w tym chaosie absolutne dobrze będzie szczęście mieć dostęp do wszystkiego. I tutaj niestety musimy już postawić kropkę. Mateusza Pacewicza możecie Państwo jeszcze spotkać do soboty w Koszalinie, bo właśnie do soboty trwa 39. Festiwal Debiutów Młodzi i Film. A Mateusz Pacewicz, scenarzysta, reżyser, producent, jest w jury, który ocenia filmy
pełnometrażowe. My oczywiście zapraszamy do kina Kryterium. Proszę pamiętać o maseczkach przy ubicach i o tym, żeby być troszkę wcześniej. Dziękujemy za uwagę. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Do widzenia Państwu.